tym roku zostały zainicjowane jakby prace zmierzające do realizacji tej dużej inwestycji. Pierwsze spotkanie robocze odbyło się w miejscowości Kalisz Pomorski. W spotkaniu tym brali udział przedstawiciele samorządów powiatu wałeckiego, powiatu drawskiego, jak i gmin miasta Mirosławiec i Kalisz Pomorski. I na tym spotkaniu wspólnie ustaliliśmy to, że bardzo wszystkim nam zależy na tym, aby ten odcinek, który jest, nie ukrywajmy, w fatalnym stanie, należy poprawić. Burmistrz Mirosławca oprócz remontu drogi chce również, aby powstał chodnik przy tym odcinku oraz ścieżka rowerowa. Przekonywał pozostałych samorządowców, że ta inwestycja jest niezbędna. Po raz pierwszy w remont jednej drogi włączą się cztery samorządy, czyli powiat wałecki i drawski oraz miasta Mirosławiec i Kalisz Pomorski. Z budżetu tych powiatów i gmin w przyszłym roku zostanie wyasygnowane 200 000 zł na dokumentację. Remont ruszy w przyszłym roku.